Czy horror, w którym mamy taką przyjemną muzykę, już menu główny może być straszny? Oczywiście, pod warunkiem, że zupa dnia jest za 3,35, a jej głównymi składnikami jest ludzki mózg, palce u stóp i żołądek ze wczorajszym obiadem. Pomyśl, Sandy Disowska, to jest Get Stuffed! Jak wiecie, uwielbiam gry, które mają ten pseudo VHS-owy styl, które nawiązują do przeszłości i jednocześnie próbują nas przestraszyć. Bardzo je lubię. Jeżeli wy też, to oczywiście dajcie mi znać, koniecznie łapęc ją w górę, dobijając do 15 tysięcy, spowodujecie, że będę częściej się bał niż dzisiaj, ponieważ będzie więcej horrorków. To jest jedna z najprostszych instrukcji obsługi. Najlepiej byłoby w to grać z włączonymi światłami i z głośną muzyką. Znowu zasypiamy w pracy. Biuro zamyka się za godzinę. Idź szybko po swój telefon i spadaj stąd. Nie doczytałem reszty. Aha, czyli jednak dobrze doczytałem. W każdym razie, musimy znaleźć nasz telefon. Jesteśmy w biurze, jesteśmy wzorowym pracownikiem. Czuję się troszkę jak w Stanley Parable, ale na szczęście tutaj nie ma jakiegoś dziwnego lektora, prawdopodobnie, który zrobiłby nam krzywdę. Pan Andrews znowu słucha za głośno muzyki. A o co tutaj chodzi? Ktoś porusza tą osobą dzięki sznurkom. Jest wentylacji. Nie lubię, kiedy potwory są w wentylacji. Wejść tam nie mogę. Musimy jednak znaleźć nasz telefon. Mam nadzieję, że go znajdziemy bardzo szybko i się stąd ulotnimy. Nie mam żadnego pojęcia, jakie jest backstory w tej grze, bo nie było żadnego opisu. Ale jak widzicie... Nic dziwnego nie powinno się stać. Idziemy na dół, ale dosłownie idziemy. Myślałem, że pojedziemy winną i to będzie jedyny horror, w którym nam ułatwiają życie, ale nie. Najgorzej, jak się okaże, że zaraz pojawi się potwór, już na samym początku. Włączył się alarm w jakimś samochodzie? To raczej nie jest mój telefon. Na pewno nie jest mobilny, ale ktoś się spieszył, kiedy odkładał słuchawkę. Gdzie są wszyscy tak w ogóle, tak? To jest interesujące. Nie wiemy... gdzie... możemy znaleźć... kogokolwiek żywego. Moment, co się dzieje? Co? Co? Nie mogę... wejść z powrotem? Bo trzeba wpisać kod. Bo to jest awaryjne wyjście. Okej! Czyli tutaj pewnie też będzie taka sytuacja. Nie, tutaj nie będzie. No ale idziemy do biura ochrony. Ponieważ tam powinien być nasz telefon. To było dziwne, pewnie kasa coś nałożyła jedna na drugą. Mamy nasz telefon? Nie dostałem innego zadania. Zostały mi 3 minuty i 30 sekund. A to pewnie oznacza, że za niedługo będzie można mieć labę. A, czyli zakończyliśmy pracę. Mieliśmy już iść po telefon i wychodzić, ale zapomnieliśmy wziąć ze sobą swoich rzeczy. Bardzo rozsądnie. Pierwsze co bym zrobił, to bym wziął ze sobą swoją torbę i uciekał stąd jak najdalej się da. Biorąc pod uwagę, że moja współpracownica jest ciągnięta przez sznurki. Czy ja tędy szedłem już? Ona dalej pracuje. Hej, koleżanko, nie słyszałaś, że już kończymy pracę? Chyba nie usłyszała, więc sprawdźmy, gdzie jest moja torba. Zobierzmy ją jak najszybciej. I spadajmy stąd. Aha, to nie jest ten pokój, to jeszcze do innego pokoju mamy iść. Nie mogliśmy iść najpierw na górę, a później w dół? Tak to będziemy chodzić. W górę, w dół, w górę, w dół. Tędy nie przejdziemy. Czyli pozostaje nam już tylko jedna droga. Wzwyż. Ostatnio jak robiłem wzwyż w Jaw Simulator, nie skończyło się to dobrze. Tylko nie wiem, do którego mamy iść pokoju. Teamwork? To jest łazienka, nie? Do łazienki nie wchodzimy. Nie. W niej dzieją się dziwne i straszne rzeczy. Czy ktoś tutaj jest? Nikogo nie ma. Ale wiadomości mówią o jakimś potworze. Okej. Co nam może grozić? Tu jest kolejne awaryjne wyjście. Ale nie z naszej sytuacji. Będziemy musieli jednak się troszkę bardziej postarać. Miałem nadzieję, że to było to piętro, ale nie jest. Jeszcze się upewnię, czy te drzwi tutaj działają. Tak, według schematu powinny być tu kolejne drzwi, ale nie działają. Tylko jedne drzwi na dole działają. Halo? Czy jestem tutaj jedynym pracowniewolnikiem? A gdzie jest pokój, w którym jest moja torba? Na pewno nie był tam. Ale no, w sumie nie ma innego pokoju. Trzeba szukać. Dobrze się rozejrzeć. Tam wejść nie możemy, pokój konferencyjny. Raczej nie jesteśmy tam ile widziani. Troszkę się naszukamy dzisiaj. Staff room, to powinno być tutaj. Jest! To była nasza torba.
Teraz zauważyłem. I teraz myślę, że możemy już wychodzić. Moment, moment. Skąd wy się tutaj wzięliście? I dlaczego masz pistolet w ręce? Dobrze, że trzymasz go nieodpowiednio, bo inaczej bym się już bał. Większe prawdopodobieństwo, że postrzelisz sama siebie, koleżanko. Moment. Coś tu jest napisane. Nie wiem w jakim języku. W japońskim chyba. A wiecie co, bałem się, że oni reagują na to, jak się odwracam. O, ale wychodzi na to, że chyba nie. A się odwróciłem tak od nie sprawdzając tego wcześniej. Zapomniałem, że pan Andrew pożyczył samochód na porę obiadową, więc będziemy musieli iść do niego po kluczyki. Uwielbiam gry, w których musimy chodzić z miejsca do miejsca. Cholera jasna, to było no już przerażające, bo myślałem, że zacznie mnie atakować, ale to był tylko zwykły prymitywny jumpscare, którego nie powinienem się przestraszyć. To są łazienki. To są łazienki, panie Przemku. Pan Anderson? Nie, to nie on. Pan Anderson nie jest tak sztywny jak oni. Te jumpscary są żenujące. Nie przestraszę się dzisiaj ani razu, obiecuję wam. Nie. Nie dam się. Nie dam się. No, dzień dobry panie Andrew. Czy mogę poprosić o moje kluczyki? Domyślam się, że to jest jego biuro, tak? Bo tutaj wcześniej była muzyka. O, i są moje kluczyki. A tutaj państwo to troszkę jak wieszaki. Teraz prosto do samochodu. Co mogłoby się stać nie tak? Aha, na przykład możemy mieć do czynienia z tym dużym potworem, który pewnie zacznie mnie gonić w momencie, w którym spróbuję uciec. Na pewno tak się stanie. Czy... Dobra, przestraszyłem się. Przegrałem zakład. Na szczęście się nie zakładałem o nic. Zakładanie się jest złe. To był potwór. Jak bardzo zmęczony jestem. Nie wiem, co waszym korpo musicie brać, żeby pracować na takich obrotach. Ale jaj do auta. Co jest? To jest, to nie jest auto. Przyniosłem się do innego wymiaru. Dziwna przestrzeń. Przybij pionę. Nie chcesz przybić pionę? To jest jedno z tych pomieszczeń, których nie chciałbym zwiedzać. Daj mi balona. Nie dasz balona? To nie, to ja idę. Otworzyły mi się drzwi. I czas tam spadać. O! Przestańcie igrać z moim mózgiem! Z czym, panie Dysowski? Jakby tak się skulić i siedzieć w kącie, czy ktoś mógłby nas zaatakować? Na pewno nie. Potwory nie atakują ludzi, którzy są skuleni w kącie. Atakują tylko tych, których najciężej się goni. Pomieszczenie gospodarcze. Zawsze jestem ciekaw, co oni mają w tych pudach, w tych pomieszczeniach gospodarczych. Kiedyś chciałem sprawdzić w korpo, co tam jest. I wiecie co? Nic tam nie było. Zwykłe pudełko. Po prostu w korpo bardzo lubią pudełka. Uznajemy, że to jest zwykły koszmar, który miałem w trakcie snu w pracy. Widzisz, to jest kara za to, że śpisz w pracy. Jestem jednego pewny, że gdyby był taki produkt umożliwiający w pewnym obszarze nadawanie konkretnych snów, to korporacje korzystałyby z tego, żeby ludzie gdzieś nie wiedzieli, gdy śnią. Może warto byłoby się obudzić i nagrać w końcu film? I tym optymistycznym akcentem kończymy odcinek 3.35 za zupę z Disowskiego. Polecam. Pozdrowienia i cześć.